Moje uszanowanie, z tej strony Muad'Dib. Witam na moim kanale poświęconym projektom Play to Earn, czyli projektom, które prócz satysfakcji z grania czasami pozwalają także całkiem nieźle zarobić. W dniu dzisiejszym zajmiemy się jednym z lepiej zapowiadających się MMORPG w tym roku, a więc Ember Sword. Zapraszam serdecznie. Ember Sword, jak wspomniałem na samym początku, to rasowe Massive Multiplayer Roleplay Game, czyli mówiąc potocznie klon World of Warcraft czy Albiona. Gra zapowiada się bardzo ciekawie. W zeszłym roku miała miejsce wyprzedaż zarówno landów, jak i specjalnych odznak, ale o konsekwencji ich posiadania za chwilę Wam opowiem. Dzisiejszy materiał nagrywam ze względu na informacje, które do nas dotarły 21 marca. A dokładnie na Discordzie światło dzienne ujrzała wiadomość, na którą wielu z nas czekało. Data wersji alfa. Jak widzimy, techniczna alfa będzie miała miejsce w trzech okresach, a więc od 4 do 8 kwietnia, 18, 19 i ostatni test 25. Z informacji, które są zawarte oczywiście w artykule na Medium, którego link również udostępnię w opisie tego filmu, dokładnie dowiadujemy się, na czym ta cała techniczna alfa będzie polegała. Reasumując, będzie to taki stres test dla całego ekosystemu. Tutaj twórcy dadzą nam możliwość oczywiście eksploracji kawałka Tanabusa, czyli świata Ember Sword. Także przez te kilka dni będziemy mogli oczywiście poprowadzić spotyczki, powalczyć, pobudować, pokopać i poeksplorować różnego rodzaju surowce. Aktualizację dotyczącą tej gry kieruję nie tylko do ludzi, którzy od samego początku są z nami i na bieżąco śledzą Ember Sword, ale także dla tych was wszystkich, którzy pierwszy raz macie styczność z Ember Sword. Jeżeli należycie do tej drugiej grupy, to oczywiście sugeruję zapoznać się z materiałami moimi wcześniejszymi na temat tej pozycji. W tej chwili w prawym górnym rogu powinien ukazać się link do całej playlisty. Ale przejdźmy do meritum, czyli do sprawy najważniejszej. Co należy zrobić, aby móc zagrać w techniczną alfę w Ember Sword? Przede wszystkim należy być w posiadaniu jednej z dwóch rzeczy. Albo od specjalnej odznaki, albo właśnie landu. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest oczywiście posiadanie konta na stronie Embersword. Embersword.com, wchodzimy oczywiście na stronę, logujemy się, podajemy wszelkie swoje dane, rejestrujemy również adres MetaMask. W zakładce Marketplace mamy możliwość z automatu przejścia na dwie zdecentralizowane giełdy, w których handlujemy tokenami NFT i tam też możemy kupić zarówno odznaki, jak i landy, które będą nam potrzebne do tego, aby wziąć udział w wersji alfa. Zaczniemy na początku od OpenSea. Po kliknięciu w link zostajemy z automatu przeniesieni na stronę OpenSea do kolekcji Ember Sword. Jak widzicie, macie tutaj opcję zakupienia poszczególnych landów. Jak za pomocą filtrów sobie wybierzemy oczywiście sortowanie po najniższej cenie, widzimy, aby móc wziąć udział w wersji testowej, musielibyśmy zakupić specjalny land, którego cena najniższa to jest 0,24 Ethereum. Po przeliczeniu przy dzisiejszym kursie, czyli 27 marca, jest to około 760 dolarów. Oczywiście przypominam, że należy wszelkie operacje robić na łańcuchu Polygon i tam trzymać swoje Ethereum zwrapowane, dzięki czemu będzie można dokonać transakcji z opłatami bardzo niskimi. Jeżeli nie wiecie, jak dokonać zakupu na OpenSea, w prawym górnym rogu powinien być link do materiału, w którym po kolei pokazuję, jak poruszać się po OpenSea. Drugim miejscem, w którym możemy zakupić odznaki albo landy do Ember Sword, jest Token Trove. Token Trove jest to bliźniacza giełda podobna do OpenSea, ale oczywiście jest konkurencją dla OpenSea. Różnicą w stosunku do OpenSea jest to, że Token Trove prócz poligonu śmiga oczywiście również na Immutable X, czyli na drugiej warstwie Ethereum, dzięki czemu opłaty tam są bardzo znikome, ale również można kupować landy i odznaki na poligonie. Jak zjedziemy sobie na sam dół strony, mamy tutaj opcję land oraz odznaki. Wybieramy sobie na przykład odznaki i widzimy, że mamy cztery rodzaje odznak. W tej chwili najniższa cena danej odznaki jest około 0,19 Ethereum. Najniższa odznaka to jest odznaka brązowa, następnie jest srebrna,
złota oraz platynowa. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy tymi odznakami, są one znaczne. Dotyczy one głównie ilości tokenów, jakie zostaną nam przydzielone w momencie, kiedy gra ujrzy światło dzienne. Jeżeli jesteś ciekaw szczegółów, to również odsyłam do playlisty poświęconej Ember Sword. Tam również tłumaczę, na czym polega różnica pomiędzy poszczególnymi odznakami. Jeżeli chcielibyśmy kupić najniższą odznakę, widzimy w tej chwili cena najniższa to jest 0,2 Ethereum. Sprawdzimy sobie, ile to wynosi. Jak widzimy, cena będzie ciut niższa, 633 dolary. Ale teraz jeszcze rzućmy okiem, ile będą wynosiły same landy. Po tym, jak klikniemy w zakładkę Ember Sword Land, przenosi nas system z automatu na tą kolekcję. Jak widzimy, landów do zakupienia jest już znaczna ilość, ponieważ te pomarańczowe kwadraciki to są landy, które są wystawiane na sprzedaż przez innych graczy. Jak sobie przybliżymy, każdy taki kwadracik jest poszczególnym landem, który został wypuszczony przez twórców, a te pomarańczowe są wystawione przez innych graczy na sprzedaż. Jak widzimy, ceny są różne. Oczywiście mamy dodatkowe filtry, które pozwalają nam tutaj wybrać sobie jakiś land, który nas najbardziej interesuje. Sprawdzimy sobie 0,2. W tej chwili za takiej kwoty nie ma. Wymarzymy sobie filtry i ustawimy sobie po cenie najniższej, podobnie jak na OpenSea. Widzimy, że cena 0,23 Ethereum. Sprawdzamy 0,23 Ethereum. To jest w zasadzie to samo, co było na OpenSea. Około 700 dolarów należy poświęcić na to, aby być w posiadaczu landu, który upoważnia nas do tego, aby wziąć udział w technicznej alfie. Aby zakupić jedno albo drugie, czyli odznakę albo land, oczywiście musimy posiadać tokeny na naszym MetaMasku. Jeżeli pierwszy raz oglądacie ten materiał i nie wiecie, jak założyć MetaMask, oczywiście również w tym miejscu powinien ukazać się link w prawym górnym rogu do filmu, w którym pokazuję, jak założyć MetaMask i jak przelewać kryptowaluty na MetaMask. W tej chwili tylko w telegraficznym skrócie przejdziemy sobie do mojego konta na Binance, wybieramy sobie zakładkę Exchange, szukamy token, który w mojej ocenie najszybciej zakupić i następnie przetransferować na MetaMask i tam dokonać zakupu. A więc szukamy token Matic. Jak widzicie, jest. Kupujemy token Matic. W tej chwili token Matic to jest $1,66, a więc musielibyśmy zakupić tych Maticów tyle, aby móc zakupić land o odpowiedniej kwocie. Jeżeli byśmy kupili je za 750 dolarów, czyli 455 matików, możemy przesłać matik po sieci na nasz MetaMask, tam dokonujemy swapa. Jak sobie prześlecie wasze tokeny na wasz MetaMask, tutaj za pomocą opcji swap dokonujemy zamiany matika, na przykład właśnie na Ethereum na poligonie, za pomocą którego możemy kupić land lub odznakę. Bardzo ważna rzecz jest taka, aby po zakupie takiej odznaki lub landu, abyście zarejestrowali swój adres MetaMask, na którym dane NFT będzie, na stronie gry. Wchodzimy w zakładkę Account i tam na samym dole zjeżdżamy i łączymy nasz portfel MetaMask ze stroną, dajemy Save i w taki oto sposób rejestrujemy nasz adres z MetaMasku na stronie gry. I będziemy mogli wziąć udział w podanych wcześniej terminach w wersji alfa. Jeżeli, szanowny widzu, niestety nie jesteś w stanie zakupić takiego landu, to oczywiście zapraszam na mojego Twitcha, na którym wraz z chłopakami będziemy na pewno streamować przez te wszystkie dni nasze przygody w Embers World. Należy pamiętać, że nie musisz posiadać zarówno landu, ani odznaki, aby móc w przyszłości grać w Embers World. Twórcy bardzo dobrze problem ten rozwiązali, ponieważ tak naprawdę nawet społeczność, która nigdy nie miała do czynienia z kryptowalutami, będzie mogła wziąć udział w tym MMO. Dlatego też zapraszam na naszego Discorda. Link również umieszczę w opisie tego filmu. I na tym Discordzie zapraszamy do pokoju poświęconemu tej grze. I tam zbieramy całą naszą społeczność. Czemu to jest takie ważne? Ponieważ mamy, słuchajcie, my jako społeczność kryptoekipy i RC Games, mamy w posiadaniu miasto, w oparciu którego będziemy tworzyć polską gildię. Mamy zamierzenie stworzyć największą polską gildię w Embers World, dlatego też przyjmiemy w zasadzie każdego chętnego gracza, który ma ochotę z nami tworzyć tą społeczność. To by było na tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie się do wersji testowej w Embers World. Jeżeli ten materiał, szanowny widzu, pozwolił zaoszczędzić Tobie czas, standardowo proszę o subskrypcję,
taktyczny komentarz oraz ustawienia dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapisz żadnych materiałów, które ukazują się na moim kanale. Za wszelkie formy wsparcia, które znajdują się w opisie tego filmu, również będę dozgonnie wdzięczny. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu.